Spotkaliśmy się, by pogadać o wyjątkowym, ciekawym projekcie Be Together. Na czym polega ten projekt? Jest to projekt, który ja stworzyłam i koordynowałam jeszcze w Stowarzyszeniu Kultury Teatralnej Pieśń Kozła pod nazwą Brave Together. Teraz kontynuuję go w Fundacji TIFF Collective pod właśnie nową nazwą Be Together. Ale dalej kontynuujemy też te same idee, które wtedy wypracowaliśmy. I projekt z zasady polega na integracji osób pełnosprawnych, tak zwanych pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami poprzez sztukę. Za każdym razem wykorzystywaliśmy różne narzędzia artystyczne. W tym roku we Wrocławiu korzystamy z teatru i z fotografii. No i tak naprawdę projekt niesamowicie się rozwija, zwłaszcza właśnie od tego roku, gdzie mamy edycję i we Wrocławiu, i w Katowicach, i planujemy też edycję w Wałbrzychu. I na czym to polega dokładnie? Co się robi w ramach tych warsztatów, w ramach tego projektu? W ramach projektu przede wszystkim spotykamy się jako grupa. Grupa, która mam wrażenie, że nie miałaby możliwości spotkać się właśnie w takim składzie i w takich warunkach, jakie my proponujemy. Spotkania są pełne otwartości i akceptacji, nad tym przede wszystkim pracujemy. No i rzeczywiście przechodzimy przez etap integracji najpierw, no bo to jest dość ważne, żebyśmy sobie zaufali i stworzyli strefę bezpieczeństwa dla każdego i też poznali każdego możliwości. Następnie przechodzimy do etapu warsztatów artystycznych, czyli w naszym przypadku w tym roku we Wrocławiu teatralnych i później fotograficznych. W międzyczasie w wakacje mamy wspólny wyjazd integracyjny, na który zapraszamy wszystkich uczestników do dotychczasowych edycji. No i od września już skupiamy się bardziej na tym, żeby przygotować się na stworzenie jakiegoś finałowego pokazu, który zawsze jest dla nas niesamowitą niespodzianką, bo tak naprawdę i temat, i finał wychodzą od uczestników. My niczego nie narzucamy, my proponujemy pewne narzędzia i pewne ścieżki, ale to, o czym dana grupa chce opowiadać, no to już wychodzi tylko i wyłącznie od nich. Także od września do listopada przygotowujemy się właśnie na pokazanie jakiegoś finału. A kim są ci uczestnicy? Skąd oni się wzięli? No jest to bardzo zróżnicowana grupa. W tym roku mieliśmy niesamowicie komfortową sytuację, że skupiliśmy się przede wszystkim na rekrutacji online przez bardzo prosty formularz. No i na dobrą sprawę mieliśmy niesamowitą ilość zgłoszeń, co było z jednej strony bardzo dla nas bardzo fajnym gestem, ale z drugiej strony oznaczało też, że musimy dokonać jakiejś selekcji, co było naprawdę straszne, bo mamy ochotę zapraszać każdego do tej przygody. No i uczestników mamy przeróżnych. My też się nie ograniczamy na żadną formę niepełnosprawności, bo jesteśmy otwarci na każdego uczestnika, który się zmaga z tak zwaną niepełnosprawnością. No jeżeli chodzi o tę grupę osób pełnosprawnych, no to mamy i studentów, i osoby nieco starsze, już pracujące. Przede wszystkim takie, które chciały poznać inne osoby dookoła siebie, takich, do których nie mieli do tej pory dostępu, otworzyć się też na ludzi, no i też doświadczyć tego, czym tak naprawdę jest integracja przez sztukę. To jak wybrać kogoś takiego przez internet, powiedzmy? No jest to straszne. Nie było to naprawdę łatwe. No na dobrą sprawę opieraliśmy się na tym, co ludzie o sobie też mówili, co pisali, jakie były ich motywacje. No i tak naprawdę staraliśmy się trochę zbalansować to, że z jednej strony rzeczywiście zapraszamy uczestników już wybranych i tak naprawdę też takich, którzy są w miarę dyspozycyjni. To jednak jest ważne w naszym projekcie, który jest dość długi i jest też wymagający przez to dla uczestników. No ale też staraliśmy się, żeby wybierać te osoby, zapraszać te osoby, które wiedzą, że już mniej więcej będą miały wtedy czas. No ale też niektórym oferowaliśmy, zapraszaliśmy ich do takiego nowego działania, które zaczniemy też w tym roku we Wrocławiu, czyli do takiej grupy, która będzie pracować nad wystawą, którą pokażemy w BWA Wrocław Studio na Ruskiej. No i to będzie wystawa, którą będziemy tworzyć z uczestnikami i poprzednich edycji i właśnie teraz zrekrutowanymi, no, która będzie tym bardziej jeszcze podbudowywać trochę tę rangę sztuki integracyjnej. A co pisali w tych wnioskach? Oj, bardzo różnie, bo opowiadali też o swoich doświadczeniach albo o braku też doświadczeń z osobami z niepełnosprawnościami. I tak naprawdę i jedna, i druga strona jest dla nas bardzo dużą wartością, bo my też z jednej strony chcemy ludziom, którzy już pracowali z osobami z niepełnosprawnościami, pomóc pogłębić te prace, ale z drugiej strony dla osób, które nigdy nie miały takiej styczności, pokazać im właściwie, że tak naprawdę ten strach, który mają albo właśnie starają się pokonać, to jest tylko i wyłącznie ich bariera. I też się często śmieję, że to jest projekt, który koniec końców pokazuje, że to nie osoby z niepełnosprawnościami pokonują jakieś bariery, tylko właściwie my po tej drugiej stronie, mając różne swoje strachy, stereotypy, że tak naprawdę to jest projekt często dla tej grupy pełnosprawnych właśnie. Tak, bo to chyba w głowie siedzi. Tak, zdecydowanie. Ja też zresztą mówię całkowicie z autopsji, że jak pierwszy raz zaczynałam ten projekt, ja nie miałam za bardzo w ogóle styczności z osobami z niepełnosprawnościami. Zaczęłam go na bazie różnych rozmów też z ludźmi, którzy pracują w tym środowisku i którzy stykają się jakby z problemem
że coraz bardziej rzeczywiście kultura jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, też wszelakimi, ale nie jest też tak, że jest w jakiś sposób analizowana, powiedzmy. No i tym bardziej nie jest też łatwo z propagowaniem sztuki tworzonej przez osób z niepełnosprawnościami. No i przyznam, że gdzieś jakby na tej kanwie projekt powstał. No i dla mnie jakby każdy etap tego projektu był też pewnym pokonywaniem moich własnych stereotypów w głowie, zaczynając nawet od naprawdę bardzo prostych umiejętności, jak prowadzenie wózka. Okazywało się, że ja też tego nigdy nie robiłam. To też było dla mnie wyzwanie i też się bałam, że nie wiem, zrobię komuś krzywdę, że coś zrobię nie tak. No ale to wszystko też było gdzieś w mojej głowie, no bo okazywało się, że tak naprawdę ludzie pomagali bardzo w tym, żeby też się nauczyć i że to była tak naprawdę moja próba oswojenia się. Osoby z niepełnosprawnościami są chętne do udziału w tym projekcie? Czy też trzeba ich namawiać? Czy się zgłasza za dużo osób? Mieliśmy tak w tym roku też dość komfortowo, że mieliśmy jakby już zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami, których po prostu wszystkich wzięliśmy do projektu. Powiem tak, to też bardzo zależy od miasta. We Wrocławiu tych aktywności jest więcej niż na przykład w Wałbrzychu, więc też nie jest tak łatwo, właściwie paradoksalnie, przebić się przez ofertę. Ale to się udało i mamy niesamowitą grupę naprawdę pięknych ludzi. W Wałbrzychu też współpracowaliśmy z ZAZ-em tamtejszym, który nam pomógł zebrać grupę. Z kolei w Katowicach pracujemy też na nieco innych zasadach, bo tam mamy grupę osób słyszących i niesłyszących. I tam, przez to, że też projekt był pierwszy raz, to nie wiedzieliśmy do końca, jak on zostanie przyjęty i jak ta rekrutacja się odbędzie. No ale też dzięki wsparciu pracownikom muzeum to się udało. Także właściwie przyznam, że nie mamy takich problemów z rekrutacją, mimo tego, że projekt właśnie jest dość wymagający i też nietypowy. Jest nietypowy i będzie spektakl, jak mówiłaś, teatralny. Jak wyglądają próby i prace nad tym spektaklem? No właśnie my tak nigdy nie nazywamy tego, bo nigdy nie wiemy, czy to będzie spektakl koniec końców, czy nie. Nawet jeżeli pracujemy z narzędziem teatru. W zeszłym roku to, co wypracowaliśmy, rzeczywiście można by to nazwać jakąś formą spektaklu, chociaż tam była mieszanka i też śpiewu, jakichś monologów i części wizualnej. My też robiliśmy filmy na takich bardzo starych kamerach. I tak naprawdę w tym roku mamy też dalej różne narzędzia do zaproponowania, zobaczymy, co powstanie. No i na ten moment jesteśmy w takiej fazie przede wszystkim poznawania się, badania też tego, co grupa lubi, co nie. Nagle się okazało, że właściwie rytmiczność jest czymś, co bardzo fajnie zadziałało na ostatnich warsztatach. No i też zobaczymy, co nas poniesie dalej. Także na ten moment zupełnie nie wiemy, jak będzie wyglądał finał. Co myślę, że też jest jakąś atrakcją i dla nas samych twórców tego projektu i też dla uczestników, którzy mam nadzieję, że czują, że to naprawdę wychodzi od nich, że my niczego nie chcemy zupełnie im narzucać. Można by powiedzieć, że ten proces jest ciekawszy albo równie ciekawy jak sam efekt końcowy. Tak, no ja też biłam się z myślami swego czasu, czy na pewno potrzebujemy tego finału, czy to nie jest też tak, że w jakimś momencie za bardzo się skupiamy na tym, żeby coś pokazać i trochę gubimy te wartości, które wypracowaliśmy po drodze, czyli właśnie integrację i zaufanie. No bo gdzieś dla mnie ten proces jest najpiękniejszym elementem tego projektu, bo obserwowanie, jak i uczestnicy się otwierają i też my prowadzący i twórcy tego projektu, my też ciągle pokonujemy jakieś swoje nowe bariery i podejmujemy nowe wyzwania, co jest też niesamowite. No i gdzieś miałam taką myśl, czy na pewno ten finał jest potrzebny, no ale przy rozmowie z uczestnikami poprzednich edycji, co było też fenomenalne, że coś takiego powiedzieli, przekonali mnie, że nie, że jakby dla nich to też jest bardzo, bardzo ważne, żeby móc się pokazać, żeby móc zaprosić swoją rodzinę i przyjaciół do tego, żeby zobaczyli, co przez ten czas wypracowali. No i gdzieś jakby przekonaliśmy się nawzajem, że zupełnie dalej nam nie chodzi o ten efekt, w sensie nie chodzi nam, to nie jest jakby główny cel tego projektu, no ale mimo wszystko jesteśmy w stanie coś wypracować i to jest świetne, żeby móc to pokazać, żeby móc udowodnić, że my tworzymy rzeczywiście, tworzymy bardzo różne rzeczy, no i że trochę tym pokazywaniem zapraszamy też do dialogu, co ludzie o tym myślą i co czują. Tak, i właśnie tworzycie to razem, to jest też bardzo ważne, ale jak mówiłaś, to zaufanie, chyba to delikatność i empatia są bardzo ważne w tym procesie. Tak, no zdecydowanie bez tego nie bylibyśmy w stanie zupełnie nic stworzyć i to na wielu różnych poziomach i bez empatii prowadzących w tym roku i właściwie od bardzo dawna współpracujemy z Agatą Bągowską, z Mikołajem Biszetem, z Maciejem Bójko, Ewa Budnik też jest osobą, która współtworzy ze mną ten projekt. To jest naprawdę grupa ludzi, z którą pracujemy już od lat nad tym projektem. Dzięki temu bardzo sobie ufamy i też wiemy, że każdy z nas i każda nasza propozycja jest jakby przemyślana i też jakby jest
że uczestnicy są też zaopiekowani w każdym z tych propozycji, nawet jeżeli to jest jakieś nowe wyzwanie. Także my też bardzo nad tym pracujemy w naszym własnym zespole, no i też staramy się to przełożyć na uczestników. No i tak jak patrzę na tę grupę, która teraz się stworzyła, co prawda mieliśmy dopiero dwa warsztaty, ale, no ale widzę, że rzeczywiście to są też ludzie, którzy czują moc tego otwarcia się i tego trochę podjęcia ryzyka, zaufania, że inność jest też fajna. Inność to też był temat, który bardzo badaliśmy w zeszłym roku. I w sztuce marzenia stają się rzeczywistością. To chyba kolejny dowód na potwierdzenie tej tezy. No dokładnie. No, jakby w naszym przypadku przede wszystkim walczymy o akceptację, mam wrażenie, i tak naprawdę o to, żeby każdy mógł się czuć potrzebny i zrozumiany. I też i usłyszany. Dokładnie, i usłyszany. I też żeby każdego potrzeby były na równi traktowane i brane pod uwagę, bo to dalej nie dzieje się w wielu różnych też stopniach i na wielu różnych szczeblach. A gdzieś staramy się, żeby ten projekt tworzył taką atmosferę rzeczywiście pełnego zaufania i pełnej akceptacji. No i przyznam, że wierzę w to i mam wrażenie, że to się rzeczywiście udaje. To kiedy będzie można zobaczyć ten finał i tą wystawę? Planujemy finał w listopadzie, mniej więcej koło 18 listopada, a wystawę będziemy otwierać chwilę wcześniej, około 15 listopada, także wszystko w połowie listopada i właśnie to są dla nas dość istotne daty, żeby na nie się właśnie przygotowywać. Tak więc to jeszcze długi proces przed Wami, ale ja już się nie mogę doczekać i zapraszam zarówno na wystawę, jak i na finałowy spektakl albo cokolwiek to będzie. Ja również bardzo zapraszam. Zapraszamy więc.